przez ostatnich kilka dni byłam w szpitalu, ale nie martwcie się, po prostu z grypą żołądkową. Ale jestem już w domu, wszystko jest dobrze, także zaczynamy z vlogiem. Niestety nie będę z tobą mogła pić wina, bo jestem w ciąży! No nie żartuj. Cześć kochani, witajcie! Dzisiejszego vloga zaczynamy w samochodzie, ponieważ zostawiłam aparat na noc w aucie i nie miałam go w domu. My właśnie wyjeżdżamy do Poznania na dzisiejszą wizytę u ginekologa, ale najpierw jeszcze musimy zajechać w kilka miejsc. Najpierw jedziemy do szpitala odebrać moje wczorajsze wyniki, które robiłam. Mają portal internetowy, ale coś się zepsuło, nie działa. Ja wiem, jakie mam wyniki, bo napisałam do koleżanki SMS-a, żeby mi sprawdziła w systemie, ale myślę, że doktor będzie chciał je zobaczyć na papierze, a nie usłyszeć ode mnie wartości. Więc najpierw kierunek szpital, potem jedziemy na Mejnie, bo z samochodem jest naprawdę tragedia, a potem już prościutko na Poznań. Chciałam pokazać, jak mam pięknie zapiętą kurtkę bez dwóch ostatnich guzików. Ogólnie nam się właśnie zepsuło, a dorzuciliśmy jeszcze 2 złote. Jest śmiesznie. Jesteśmy już w domku, jest 14:30, bo troszeczkę nam się przedłużyło, bo oczywiście jak zwykle po wizycie poszliśmy do Joli, do Kevina i do Mieszka i wyszliśmy chyba stamtąd przed 21:00. Ale jesteśmy już w domku, dojechaliśmy. Mój mąż właściwie już w domu jest, bo my z Jolą nie piłyśmy, ale za to panowie trochę popili. I wysadziłam go szybciej, żeby poszedł już do domu odsapnąć, a ja zaparkowałam i właśnie wracam. Na wizycie nic nowego się nie okazało, także wszystko zostaje po staremu. Nadal jesteśmy dwuowodniowi. Marzena się pochorowała. Jedziemy do szpitala, żeby przytoczyli jej jakieś płyny. Ewentualnie wyroczyli. Co z tym jest? Dzisiaj chyba niestety vloga nie będzie. W związku z tym, że Marzenka leży chora w szpitalu, dowożę jej rzeczy i pomyślałem, że coś może jej nawet nagram. Jakiś materiał, bo jej się przyda do vloga, bo niestety nie może dla was teraz nagrywać z powodu choroby. Także jestem już pod naszym pięknym gorzowskim szpitalem. Konkretnie pod dziale ratunkowym. Idę Marzence już za niej rzeczy. A zostawię jej aparat, może też by chciała coś nagrać. Ale to się wydarzy.
Moja koleżanka z sali właśnie wyszła do domu, także mam chwilę, żeby do Was pogadać. Dzisiaj jestem drugi dzień w szpitalu i już czuję się o niebo lepiej. Rano zjadłam śniadanie. Śniadanie się przyjęło, bo jest godzina 12 i nadal jest w moim brzuchu w środku, także myślę, że już nie wyjdzie. Nie wiem jeszcze, jak długo potrwa ta chwila, że jestem sama na sali, pewnie niedługo mi kogoś dołożą. Ale powiem Wam, że zauważam pozytywne strony tego pobytu w szpitalu. Oczywiście pomijając cały ten aspekt, że wyprowadzili mnie z grobu, bo naprawdę czułam się, że tam właśnie się znajduję. Ale mogę sobie zrobić listę rzeczy do szpitala, jaką będę potrzebować, jeżeli będę później leżeć. Bo są mi potrzebne rzeczy, o których w ogóle nie pomyślałam, że są mi potrzebne. Chociażby jakaś mała gąbeczka do naczyń, bo ręką naprawdę bardzo ciężko domyć kubek po herbacie i taka mini gąbeczka bardzo by się przydała. I drugi pozytywny aspekt jest taki, że trochę zaoszczędzam na lekach, bo wszystkie leki, które biorę, dostaję teraz oddziałowe i do tego są mi same przynoszone o godzinach i to nawet o moich godzinach, bo ja te moje godziny zawsze dostosowałam do szpitalnych, bo tak po prostu jestem nauczona, że 4 razy dziennie, to znaczy 6, 12, 18, 24 i tutaj o tych samych godzinach mi podają leki i to szpitalne, więc moje zasoby są trochę zaoszczędzone, także drugi plus. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mam nadzieję, że 3 doby i do domu, dzisiaj jest druga, więc jutro mam nadzieję, że będziemy planować wypis, ale to się zawsze okazuje na wizycie porannej. Dzisiaj jeszcze dostanę kroplówkę, ale to w późniejszych godzinach, myślę, że tak pewnie koło obiadku, jakoś pod wieczór, ale już naprawdę wróciłam do żywych. To było straszne. Koleżanki są na tyle miłe, że przez resztę pobytu już byłam sama na sali, ale dzisiaj ja nie jestem miłym pacjentem, bo wypisałam się na własne żądanie. Uważam, że nie ma sensu, żebym tu leżała, szczególnie, że problem mojego przyjęcia już się rozwiązał, nie wymiotuję, nie jestem osłabiona, nie jestem odwodniona, czuję się świetnie i doktor chciał obserwować moje cukry. A przecież ginekolog powiedział, że dopóki jestem na N-kortonie, to te cukry będą podwyższone i dopóki go nie odstawimy, a odstawiamy go dopiero w niedzielę za tydzień, to nie będziemy kontrolować cukru, bo nie ma to sensu. A tutaj powiedział, że jeszcze przez kilka dni będziemy kontrolować cukier i potem zawołamy diabetologa na oddział. No, bez sensu. Także wypisałam się na własne żądanie, podpisałam ten straszny dokument o śmierci mojej i dzieci. Ale jakby co, to zawsze mogę wrócić, także spokojnie, jak się wypisujecie na wasze żądanie, to można wrócić z powrotem na oddział nawet za godzinę, jeżeli poczujecie się źle. Jestem już w domku, czuję się naprawdę fantastycznie, zresztą na pewno sami to widzicie. Nie, dobra, ta różnica to jest po prostu makijaż, którego nie miałam ze sobą w szpitalu, bo jak człowiek się pakuje, powstrzymując wymioty, na szybko, żeby tylko wziąć najpotrzebniejsze rzeczy, to tak naprawdę nie bierze się nic. A nie chciałam prosić, żeby dowozili mi te wszystkie takie niby potrzebne, ale właściwie niepotrzebne rzeczy, bo miałam zamiar jak najszybciej ten przybytek opuścić. A poza tym i tak odwiedziło mnie naprawdę bardzo dużo osób i każdy coś ze sobą przyniósł, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyszliście ze mną pogadać, że nie byłam tam sama przez cały czas. Chociaż ja wcale nie narzekam, że byłam sama na sali. Bardzo, bardzo to było miłe ze strony moich koleżanek położnych. Ale na szczęście koniec, jestem w domku i naprawdę czuję się super. Jedyne co mi zostało to jakaś taka zgaga, nie wiem o co chodzi, ale zgaga może być, byle bym już nie wymiotowała tak jak w sobotę. Mogę nawet wymiotować tak jak wczoraj, raz dziennie. To jestem w stanie zaakceptować. Dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie oglądacie, dzięki, że jesteście wyrozumiali, że tego vloga w niedzielę nie było, ale myślę, że wszyscy rozumieją. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i widzimy się jutro, ale nie we vlogu, tylko w takim dodatkowym filmie, w którym opowiem, jakie były różnice pomiędzy naszym pierwszym transferem, a tym drugim, tym udanym. Także do zobaczenia jutro, trzymajcie się kochani, na razie, cześć!